No, dobry wieczór po raz kolejny. Kolejny w tym sensie, że to jest już... Zrobiło się nawet z tego seria, którą podtrzymuję, która traktuje o grach na komórki. I tym razem jest to gra o tytule, który tu widzicie. Chociaż jak się nie rozumie gimbo pisaniny, to jest Splice. E jest zapisane chyba liczbą grecką. Chociaż Boże, nie chcę ten... Albo odwróconą trójką. W każdym razie, to jest produkcja miła z tego względu, że po raz kolejny najpierw zadebiutowała na Steamie. Tam zebrała strasznie dużo nagród i dopiero, nie wiem, teraz jej autorzy uznali, że może warto ją wydać na komórki. I ja się z tego bardzo cieszę, bo ona się doskonale do tego nadaje. Ktoś tam pisze, że jest bardzo... Sebador pisze, że jest bardzo fajna i w ogóle. Tak, jest bardzo dobra. Ona się sama w sobie nazywa jakimś tam artystyczną grą łamigłówkową. Artistic Puzzler, nie? Po angielsku. I pomysł jest świetny. To znaczy, przede wszystkim ona zrywa z tym, co znamy na komórkach, bo jak widzicie, nie ma tej podziału na głupie etapy z gwiazdkami, tylko po prostu przebijamy się przez taki świat. No, wytłumaczę to na przykładzie. Mamy te komórki, które musimy tak pociąć, by uformowały wybraną formę życia. Kiedy to się udaje, dostajemy ten i przechodzimy dalej. W ogóle dużo osób myśli, że była w Humble Bundle. Tak, ja ją przegapiłem. Nawet jest Zultar tam na czacie. I te zagadki robią się coraz ciekawsze z czasem, kiedy poznajemy różne zasady. Na przykład tutaj widzimy, że rozdzielając tak, możemy to przyłączyć tu i powstaje taka. I to zrobiłem w ogóle w jednym tym splice. Nie wiem, można to przetłumaczyć jako jakieś cięcie. I robi się coraz ciekawiej, bo ile tam sekwencja pierwsza jest, jak ona się kończy w ogóle. Chyba tutaj bez żadnych ekscesów, chociaż ten już organizm jest całkiem ciekawy i żeby nie było, że powiedziałem, że jest łatwe, a teraz nie zrobię. To zaraz, to muszę odłączyć i dać tutaj. Tak, nie, to jest też proste. To odłączyć i dać tutaj. Jest zaliczone. Tak w następnym robi się coraz lepsze. I tam mówi Luxki w ogóle, że na iOS jest tylko na iPady. A, to szkoda, bo ja tu gram... To jest tak, to jest ten plus Androida, że dużo gier można odpalić na wszystkim, a nie tylko na wybranych, jak to się nazywa, platformach. W sensie, że często produkcje, które mają, nie ma tych ograniczeń. Pad, czy tam jak to się mówi, tablet, komórka. I teraz tak, co to za mikroby, ktoś pyta. Nie ma wytłumaczonego całego zaplecza, niestety. Ale widzimy, że są bardzo ładne. Wraz z trzecią sekwencją, czyli pojawiłem jakimś tam tym, dochodzi możliwość... Pojawiają się komórki, które się rozdzielają. I tutaj z tym miałem parę niezłych zagwozdek, zresztą wytłumaczę to na przykładzie. Już chyba nawet w drugiej. Gdzie okazało się, o, to było świetne. Jak to wszystko podzielić? Bo mogłem doczepiać te próbki tak i siak. I nie wiedziałem za Chiny, jak to podpiąć, by wyszło to, co chcę. Bo po tych wszystkich cięciach... Nie, to akurat wyszło dobrze, ale to chyba w trzecim będzie trudniej. I ktoś tam mówi, że jak coś nie ma wytłumaczonego zaplecza, to chodzi o pieniądze. Pewnie tak, pewnie to są jakieś nielegalne chińskie badania, gdzie chcą stworzyć człowieka z dwóch małp. To by było dobre. To by było dobre. I teraz, składasz pantofelki jak mały, zręczny Chińczyk, a to jest bardzo dobry suchar, muszę przyznać. I tutaj na przykład rozdzielając to wychodzi... Tak, to jest ta zagadka, z którą się trochę głowiłem, a tylko dlatego, że nie zrozumiałem idei gry. Ja w ogóle może zwrócę uwagę, że tak, jest bardzo ładna, to jakbyście nie widzieli, bo może ktoś po prostu jest takim niewrażliwym człowiekiem, nie widzi, że to jest zrobione ze smakiem, ona dostała mnóstwo nagród, a jak się wsłuchacie, to się wsłuchajcie. Tam gra taki ładny monot, taki ten, jak to by się ładnie nazwać. Nie jest kanon. W każdym razie ładny motyw pianinowy, nie będę się zagłębiał. Czy można pomylić z prawdziwością? A nie wiem, jak teraz wygląda ta mikrobiologia, więc nie chcę tutaj skłamać. Nie chcę skłamać. Możemy cofać nasze ruchy, korzystając z tego menu po prawej. Jestem też ciekaw, jak ta gra wygląda w stosunku do wersji na Steama, ponieważ nie została wydana. Czy nie została wydana na Steamie, ale nie widziałem do porównania. A. I tu na przykład, to z tym etapem się głowiłem. Myślałem, jak zrobić to, by doprowadzić tę komórkę, która się może rozdzielać. Ona ma tę właściwość, że rozdziela siebie i wszystko, co jest do niej przypięte. No, czego ty się nie chcesz przypiąć tutaj złośliwcze? W ten sposób na dwa.
No i tu widzimy rozwiązanie. To takie zaznaczone na te właśnie w postaci tych sylwetek, tych komórek, jest nasz cel. Teraz kwestia brzmi, jak to zrobić. No i na przykład tu rozwiązanie było bardzo fajne, bo trzeba było sobie najpierw skonstruować tą całą długość tego dziadostwa tak, jak ma być. Czyli podpiąć to tutaj i do tego dołączyć to. Nie, nie tak, sio. Cofnąć ten ostatni ruch. Zabrać to i podciągnąć tutaj. Oczywiście drobne problemy z interfejsem się, cóż, dlatego, że mam przysłonięty przez mikrofon. Natomiast gra bardzo się sprawdza. Potem rozdzielić i teraz ładnie to podpiąć w ten sposób. Tylko oczywiście teraz troszeczkę skopałem. Natomiast to tylko pokazuje, jak fajne tutaj są ukryte pomysły. Więc tak, dorzucić sobie dobrą długość, rozdzielić elegancko i teraz ładnie to zmieszać, czyli to dorzucić tu i z końca jeszcze zabrać jedno tutaj. A pewnie można jeszcze zrobić to płynniej. O. No i wychodzi. I tak dalej, i tym podobne. Wraz z trzecim epizodem, że tak powiem, dochodzą kolejne rodzaje tych komórek i gra robi się coraz ciekawsza. Czy morał jest taki, jak szukacie czegoś, co jest takim naprawdę świeżym pomysłem na grę logiczną, z ładną stroną artystyczną, ona zebrała dużo nagród. Czy nie wiem, czy to warto podawać, bo to mogą to być jakieś kółeczka wzajemnych adoracji, to mógł tata dać tej gry na przykład, tata producentów nagrodę, coś takiego. Ale to jest dobre. Jest idealnie się sprawdza na komórkach i ładnie gra. Ktoś tam mówi, że jak dla mnie gra z czasem by była za trudna. No nie, to dlatego, cóż, drogi Cebulkowiczu, to nie jest gra dla ciebie. Ale są ludzie, ja wierzę w to, że są ludzie, dla których byłaby to gra. No, to na przykład chyba źle zrobiłem w ogóle. Bo niestety najpierw trzeba to pociąć i stworzyć z tego takie szalone origami. Chociaż może coś się uda jeszcze uratować. Jakbym zabrał to stąd i doczepił tutaj, to tu prawie pasuje i zabrał to stąd i doczepił tu, to pasuje. A, to było takie proste. No ale ta gra się komplikuje coraz bardziej. I co tam jeszcze? Coś mogę dodać, bo to jest chyba wszystko. Mam nadzieję, że osoby, które czują, że coś tutaj może z nią wypalić, to się nią zainteresują. A, minusy. Ona jest droga. Jeśli się weźmie tylko, czy to jest tak, jak... To jest bulwers, jeśli to się porówna na przykład z jakimś tam GTA, które kosztuje 20 zł i tam jest dużo strzelania. A jeśli ktoś szuka tych wyjątkowych dozwań, ona za swoją wyjątkowość w zupełności to nagradza. Ja im dałem, to jest 9 zł na nasze, pewnie jest 3 dolary aż kosztuje. To jest szokująca cena, ale produkcja jest tego warta. Nawet menu wyłączania jest bardzo ładne i ja jestem niezadowolony, więc... Na ostatnim poziomie trzeba... Tak, człowieka komórka po komórce, dokładnie, doktor ten. Jak on się nazywał? Manhattan z Watchmenów. No nic, to było wszystko. Jak ktoś chciał chyba, to chyba się dowiedział wszystkiego. Polecam, Maciej Makuła i dziękuję.